Kulisy manipulacji. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Gujska. Piotr Lisiewicz. Mamy w Polsce nowy stan wojenny. Są nawet jego ofiary, a Kaczyński jest jak nowy Jaruzelski. Który to Jaruzelski, skąd inąd był dobry, ale to już oddzielna część narracji. I o tym wojennym przekazie, który dominował w mediach, porozmawiamy w dzisiejszym programie. A Państwa i naszym gościem, pierwszym gościem jest Iwo Bender. Witamy bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Rozpocznijmy od tych ofiar. Wcześniej były ofiary śmiertelne, teraz są pobici. Nie ma żartów, zobaczmy. Marta Lempart padła na bruk. Można powiedzieć, że wojna dyktatora Kaczyńskiego z narodem przybiera na sile. No cóż, to bardzo, bardzo ujmujący obrazek. Szczególnie podoba mi się to późniejsze wskazywanie dramatyczne właśnie w stylu kina niemego na sprawcę rzekomego ataku. I wygłupienie tego chłopaka, który tak patrzy, co ja zrobiłem. Znajduje się w centrum zainteresowania całego świata mediów. Tak, to prawidłowo zareagował. No i oczywiście nieśmiertelny popis pana Diduszki z poprzedniej fali manifestacji przeciwko faszyzmowi czy komunizmowi w Polsce, bo nie wiem, bo to się zmienia. Zdaje się, że zresztą to nie ma znaczenia tutaj, jak zresztą słyszeliśmy we wstępie. Kaczyński jest jak Jaruzelski, a Jaruzelski wcale nie był taki zły, więc mamy tutaj cudowny przykład dwójmyślenia z jednej strony, a tutaj przykład tego, że w przekazie politycznym w dzisiejszych czasach nie liczy się prawda, nie liczy się dążenie do prawdy, tylko liczy się tak zwana narracja. I narrację można spokojnie opierać na klasycznym, stuprocentowym kłamstwie. Ja zwracam uwagę, że to podwójne myślenie, to znaczy z jednej strony ten Jaruzelski raz zły, raz dobry, to troszkę inaczej jest, bo to jest niuansowane. Zły jest generalnie stan wojenny, ale Jaruzelski sam w sobie jest dobry. No. Więc tutaj to się utrzymało. No, rozumiem, że teraz jest zły stan wojenny i nowy zły Jarosław Kaczyński, który wprowadza nowy stan wojenny. A tak swoją drogą to zdaje się, że jednak zdolności teatralne, aktorskie pani Lempart są mniejsze niż pana Diduszki. No, ale to tak na marginesie. No dobra, my tu sobie śmieszkujemy, a oni w Faktach TVN tak na serio, zobaczmy. 13 grudnia 2020. Tłumy ludzi i sznury radiowozów, policyjne blokady i pokojowy protest. Ten protest na ulicach to dziś dla wielu symbol. 39 lat temu zaczął się stan wojenny. O stanie na dziś Katarzyna Kolanda-Zaleska. Pamięć o 13 grudnia 1981 roku, gdy wprowadzono stan wojenny, to pamięć o ofiarach i aresztowaniach, pamięć o strachu, represjach i czołgach na ulicach. Smutna pętla czasu. Takie skojarzenia budzą takie widoki z dzisiejszego dnia. Policja tworzy blokady, zamyka ludzi w kotłach, legitymuje i spisuje. Starzy i młodzi nie ustają w protestach po orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej. Rewolucję kobiet popiera Lech Wałęsa, wtedy 13 grudnia internowany i osadzony w Arłamowie. Mają szansę, jeśli po prostu Lech Wałęsa im mówi. Dalej jeszcze w tym materiale był fragment, kiedy jest mowa, że Jaruzelski tak działał, no bo był Związek Sowiecki, on musiał go słuchać, a Kaczyński tak działa, chociaż nie musi słuchać żadnego Związku Sowieckiego. No to może jeszcze wspomnienie o tym, kto i kiedy i w jaki sposób i za jakie pieniądze zakładał firmę, z której później wyewoluował TVN. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia z jego obecną linią, w związku z jego obecną linią, nazwijmy to ideowo-polityczną, ale zupełnie mówiąc poważnie i żarty na bok. Jeżeli się te protesty porównuje z tym, co się naprawdę działo w czasie
stanu wojennego, czyli ze strzelaniem do ludzi przez ZOMO, wyrzucaniem tysięcy ludzi z pracy, aresztowaniami, skrytobójstwem, mordowaniem księży, no to po prostu w ten sposób najzwyczajniej obraża się ofiary stanu wojennego, tak? I to jest rzecz niegodna. I tyle. No to teraz o tym, o czym zacząłeś mówić, czyli o dwóch sprawach, które pojawiają się w tym. Lech Wałęsa jako autorytet, który był internowany w Arłamowie, no i TVN w roli bezstronnego arbitra w tym procesie historii. Poprosimy o planszę, co tam wyżłopał Bolek w Arłamowie. Spirytus, dwie butelki, wódkę 289 butelek, wino 158 butelek, winiak i koniak 59 butelek, szampan 239 butelek, piwo 1115 butelek. No, mogę powiedzieć, że zazdroszczę Lechowi Wałęsie, a z pewnością mogą mu zazdrościć internowani i internowane na przykład w Gołdapi na granicy sowieckiej, gdzie były przetrzymywane kobiety. No i jeszcze o tym, jak to telewizja TVN jest w tej sprawie zupełnie bezstronna. O założycielu telewizji TVN poprosimy o planszę kolejną. 22 lutego 1983 roku rzecznik rządu proponuje utworzenie w MSW odrębnego pionu służby propagandowej, którego celem miało być między innymi programowanie i realizacja czarnej propagandy oraz prowadzenie przemyślanej, zręcznej i stałej kampanii na rzecz zmiany obrazu SB, MO i ZOMO. Urban mówił o założycielu TVN-u tak. Zdaniem rzecznika rządu PRL, Walter to najzdolniejszy w ogóle redaktor telewizyjny w Polsce, zdolny faktycznie. Ale to jedna uwaga, ja powiem, że nie tylko zdolny, ale też i bardzo konsekwentny, bo jeżeli wczytać się dokładnie w te cele, które tam zostały przedstawione, no to w zasadzie one po dziś dzień są realizowane. Czyli nawet zdolny nauczyciel, można powiedzieć, jeżeli chodzi o media, bo widać, że jego już nie ma, ale ci dawni podopieczni cały czas te cele realizują. No chociażby budowanie stałe tego dobrego wizerunku służby bezpieczeństwa. No czyż nie jest zbudowany dobry wizerunek służby bezpieczeństwa w stacji, która całą dobę tylko prawdę mówi, opowiada? No jest, no. Nieprzerwanie. No, testy służb mundurowych to się dzisiaj nazywa, chociaż oni raczej w mundurach nie chodzili. No cóż, przypomnijmy, że rzeczywiście Mariusz Walter był wybitnym człowiekiem telewizji. Robił fenomenalny, uwielbiany przez Polaków program co sobotę Studio 2 w telewizji w końcówce lat 70., który był takim programem wyluzowanym, takim na modłę zachodnią, i był w stanie rzeczywiście stworzyć bardzo dobrze funkcjonujące medium. Natomiast to, jakie ma to medium, miało i nadal ma oblicze ideowe, jak odnosi się do spraw właśnie czasu, kiedy Mariusz Walter był pracownikiem Telewizji Polskiej i tam no, odgrywał ważną rolę takiego ocieplacza wizerunku komunistów, bardzo skutecznego zresztą. Niewystarczająco, ale bardzo skutecznego. No, chyba jakiś związek jest. Pod domem Jarosława Kaczyńskiego w nocy z 12 na 13 grudnia pojawił się tak zwany rolniczy Ubekistan. Zobaczmy, jak to wyglądało. Brak działań polityków, widać, muszą doprowadzać do takich sytuacji, które będą najprawdopodobniej jeszcze... Za 300 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo, apel do rolników, można powiedzieć. Ale za 300 metrów dopiero. Agrounia, czyli jedna wielka ściema. A jak ta ściema wyglądała, pokazał nasz kolega Jacek Liziniewicz, który na Twitterze pokazał takie oto auto, jakie jeździło po Warszawie. Zobaczmy.
No niby wydawałoby się, że agrounia to rolnicy, więc jednak nie są za tą błyskawicą i tęczową rewolucją, a tu widzimy auto z napisem agrounia i symbol strajku kobiet. Ktoś się nie przelogował, ktoś nie przemalował auta, można powiedzieć, przy okazji tych protestów. No każdy pretekst jest dobry dla ludzi, którzy no, patrzą na rzeczywistość w ten sposób, że w której Jarosław Kaczyński jest Jaruzelskim, nie wiem, Zbigniew Ziobro generałem Baryłą, a Mateusz Morawiecki generałem Żyto. Jeszcze generał Kufel był do niedawna w klubie generałów. O, no właśnie, generał Kufel, tak, to była ta słynna trójka, która miała rozwiązywać problemy alkoholowe. Więc no, kim jest, nie wiem. No, więc jeżeli tak patrzymy na rzeczywistość i szukamy za wszelką cenę, Bo to jest jeszcze głębsze dno tego wszystkiego, tak? Bo powiemy sobie, że jakiś tam Kot czy już Lempart się staje coraz bardziej oczywista, a tutaj mamy próbę uruchomienia tych sił na wsi, bo już na manifestacji Agrounii był Kosiniak-Kamysz i przemawiał, czyli odbudowa postkomuny wiejskiej, która padła w ostatnich latach. Tak? Ciekawy byłbym reakcji prawdziwych polskich rolników, gdyby wzorem amerykańskim, gdzie te demonstracje BLM zaczęły rozchodzić się do mniejszych miejscowości, gdzie zjeżdżali autobusami, gdyby podobny numer zrobili działacze Agrounii, zapominając zdjąć te czerwone błyskawice. Tutaj urywamy po przerwie o dobrym i złym Jaruzelskim. Jeszcze porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami.